Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Dlaczego rząd dopiero teraz, na wskutek zainteresowania się lewicowej opozycji tą sprawą, zainteresował się faszyzmem, a wcześniej ignorował ten problem? Czy dlatego, że obecnie sam poczuł się zagrożony? Mnóstwo osób w Polsce czuje zagrożenie to od dawna. Warto przypomnieć przypadek doktora Dariusza Libionki, historyka Holokaustu, szefa działu naukowego Muzeum na Majdanku. Na masce jego samochodu we wrześniu 2011 roku neofaszyści namalowali wielką swastykę. To był drugi atak po tym, gdy kilka miesięcy wcześniej ktoś rzucił w jego dom kamieniami, do których przyczepione były petardy. Nie pisały o tym media. Policja w lipcu umorzyła śledztwo, nie wykryła sprawców. Pan doktor Libionka jest też biegłym. Opiniuje dla sądów i prokuratur materiały neonazistowskie. Przed 2 laty występował w procesie członków obozu narodowo-radykalnego z Brzegu, którzy hajlowali podczas uroczystości pod pomnikiem Powstańców Śląskich na Górze Świętej Anny. Kilka osób straciło życie z powodu ogromnej tolerancji dla ksenofobii ze strony polskich władz. Ostatnia ofiara na wiosnę tego roku w Białymstoku. Powstaje więc fundamentalne pytanie, dlaczego dopiero teraz rozmawiamy? Dziękuję.